Plan uroczystości mających uświetnić Święto Niepodległości jest w Suwałkach od lat realizowany według dokładnie tego samego schematu. Pierwszym wydarzeniem świątecznego poranka, w którym zazwyczaj uczestniczą nieliczni, jest wizyta pod pomnikiem Polskiej Organizacji Wojskowej, gdzie miejskie władze składają kwiaty i zapalają znicze. Drugi żelazny punkt 11-listopadowych obchodów to msza w intencji ojczyzny. W tym roku rozpocznie się o 10:30, tradycyjnie w konkatedrze pod wezwaniem świętego Aleksandra. Na 12:00 zaplanowano spotkanie pod pomnikiem marszałka Piłsudskiego. Tutaj oczywiście złożone zostaną okolicznościowe kwiaty, ale zanim to nastąpi, zgromadzeni wspólnie odśpiewają Mazurka Dąbrowskiego, co ma nastąpić w samo południe. Po hymnie okolicznościowe przemówienia, w których z pewnością nie zabraknie kilku historycznych refleksji. Kiedy oficjele skończą już mówić, nastąpi wspólna modlitwa. Po niej apel poległych i salwa honorowa. Wieczór to doznanie artystyczne. Za 50 zł można jeszcze nabyć bilety na koncert suwalskiego chóru kameralnego Viva Musica ze specjalnym udziałem Rafała Bartmińskiego. Tenor współpracuje stale z Teatrem Wielkim, Operą Narodową w Warszawie, ale nie obce są mu sceny europejskie. Batutę powierzono doskonale znanemu w Suwałkach Grzegorzowi Bogdanowi. Ci, którzy chcą świętować 106. rocznicę odzyskania niepodległości inaczej, mogą wziąć udział w Suwalskim Biegu Niepodległości, na który złożą się 3 propozycje. Bieg patriotów, rodzinny bieg patriotów oraz marsz, również patriotów. Każda z tych aktywności jest nieco inna, dopasowana do możliwości uczestników będących w różnym wieku i dysponujących różnym poziomem sprawności fizycznej. W Sejnach odbędzie się m.in. już 7. edycja Światła Niezwyciężonym. Chętni mogą zjawić się w niedzielę o 18:00 przy bramie Starego Cmentarza i rozświetlić nagrobki żołnierzy poległych w walce o odzyskanie i utrzymanie wolności Rzeczpospolitej. 11 listopada Ośrodek Kultury w Sejnach oferuje wspólny przemarsz mieszkańców ulicą Piłsudskiego. Początek o 11:00, po czym w siedzibie tegoż ośrodka posłuchać będzie można lokalnej orkiestry dętej OSP Sejny, chóry Uniwersytetu III wieku i obejrzeć specjalny program artystyczny przygotowany przez uczniów zespołu szkolno-pedagogicznego w Sejnach. Zgromadzeni będą również mogli oklaskiwać nagrodzonych medalami przez Związek Piłsudczyków. W Augustowie po mszy zaplanowanej na 10:00 mieszkańcy wspólnie przemaszerują na rynek Zygmunta Augusta, tam tradycyjnie przemówienia i kwiaty, a o 12:00 bieg niepodległości. O 16:00 w hali szkoły podstawowej nr 4 wystąpi zespół tańca ludowego Bystry. Wstęp nie jest płatny. Dzień wcześniej, czyli na niedzielę, zaplanowano zawody strzeleckie i koncert Teatru Piosenki APK.